KE podjęła decyzję w sprawie szczepionki koronawirus. Komisja Europejska zatwierdziła umowę na szczepionki od Pfizer-BioNTech SE. Komisja Europejska zatwierdziła w środę 11 listopada umowę z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer przewidującą zakup do 300 milionów dawek szczepionki przeciwko nowemu koronawirusowi, poinformowała KE. Bezpieczna i skuteczna szczepionka to jedyna trwała strategia wyjścia z pandemii. Dzisiejsze porozumienie wynika z zachęcających pierwszych sygnałów płynących z wyników badań klinicznych i jest kolejnym dowodem naszego zaangażowania, by w dziedzinie zdrowia było więcej Europy, podkreśliła unijna komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakidou. Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek 9 listopada, że rozwijany przez niego projekt szczepionki na COVID-19 ma ponad 90% skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 rok może wyprodukować do 1,3 miliardów dawek substancji. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE.